Horoskop na miesiąc luty 2022 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie oczywiście kochanych subskrybentów, widzów. Dziękuję za komentarze. Proszę o więcej komentarzy, bym czuła Waszą obecność i energię. Serdecznie zapraszam również do nowych subskrypcji, jeśli jesteś tutaj nowa lub nowy. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz wszystkie powiadomienia od YouTube'a o moich wróżbach kolektywnych tutaj na moim kanale. Oczywiście a propos mojego przejęzyczenia na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście również. Robię wróżby indywidualne na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i osobistych pytań do kart Lenormanda i Tarota. Więc zapraszam Was, napiszcie na mój e-mail, a ja prześlę Wam warunki wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj wyciągnęłam z kart Tarota 12 kart i te 12 kart jest dla 12 znaków Zodiaku. Będę jechała teraz znakami Zodiaku po kolei. I dla każdego znaku zodiaku jest wyciągnięta jedna karta, która ma dać wskazówkę dla każdego znaku zodiaku na miesiąc luty. Czyli jest to tylko wskazówka, nie robię żadnej historii długiej, tylko wskazówkę dla każdego znaku zodiaku. Zapraszam również, byście zobaczyli swój ascendent, tak? Jeśli jesteście spod jakiegoś znaku zodiaku, ale wiecie, jaki jest ascendent, zobaczcie te dwa znaki, ponieważ zawsze i normalny znak zodiaku i ascendent ma Wam też coś do powiedzenia. Na przykład, jeśli ja jestem spod znaku wagi, to patrzę na horoskop spod znaku wagi i jestem też z ascendentu skorpiona, więc patrzę również zawsze na horoskop skorpiona. Dzisiaj używam klasycznej talii Tarota, tej właśnie. Jest to zupełnie podstawowa, klasyczna właśnie talia, najbardziej popularna. I zobaczymy, co ta talia nam dzisiaj pokaże. Zaczynamy od baranów. Barany mają dzisiaj dwie buławy. Dwie buławy mówią o tym, że nie możecie się zdecydować na coś, że musicie w miesiącu lutym podjąć jakąś decyzję, by wyruszyć w pewnym określonym kierunku, w jakąś drogę lub w jakiś nowy plan. Być może by zacząć jakiś nowy projekt, nową pracę, nową znajomość, nową relację. Natomiast tutaj zastanawiacie się, macie dwie opcje do wyboru, stoicie po środku i nie wiecie, co wybrać. Natomiast widzimy, że już odwróceni jesteście w przyszłość i patrzycie lub trzymacie w ręku jedną buławę, więc jakbyście już byli gotowi do podjęcia właśnie jakiejś decyzji. Więc zastanówcie się, oczywiście ukierunkujcie również dobrze swoje plany, by podjąć tę decyzję właśnie w lutym prawidłowo. Podejmuj decyzję konkretnie właśnie w miesiącu lutym, w zależności jakie masz plany czy nowe przedsięwzięcia i dokonuj wyboru w miesiącu lutym, czyli zdecyduj się na jedną z tych opcji. Nie ciągnij tych dwóch opcji na raz, tylko zdecyduj się konkretnie na jedną z nich właśnie w tym miesiącu. Czyli życzę baranom dobrego podjęcia decyzji, dobrego wyboru, tak? Dobrej decyzji właśnie chciałam powiedzieć. Więc dziękuję baranom i zapraszam byki. Byki mają króla buław. Król buław, kochani, to oczywiście energia osoby myślącej o biznesie, o firmie, o pracy, o sukcesie zawodowym. Król buław to oczywiście król monet, König der Münzen, czyli król monet, jeszcze raz zaczynam,
Król monet to dla byków lub dla wszystkich spod ascendenta byk. To osoba przedsiębiorcza, która chce osiągnąć sukces zawodowy, finansowy. Osoba ugruntowana, czyli chodząca bardzo, jak to się mówi, silnie po ziemi, uziemiona, myśląca konkretnie, mająca konkretne plany, odpowiedzialna, posiada dużo zasobów i pokazuje to chętnie. Dobra, tutaj jest osobowość jako szef, jako partner, partnerka, zarządziciel rodziną, który dobrze tutaj włada właśnie zasobami różnymi finansowymi i dobrami. Natomiast jako rada oczywiście dla wszystkich byków, to by pomyśleć w miesiącu lutym o swojej stabilności i swoim bezpieczeństwie, by pomyśleć o swoich finansach, co jest ważne. Być może macie jakieś finansowe plany, być może chcecie zacząć jakąś lepszą pracę, lepsze projekty, które przyniosą Wam wygraną finansową, jakieś dobre zasoby finansowe. Być może chcecie zmienić pracę, podpisać lepszą umowę lub mieć awans. O wszystkim tym, co przyniesie Wam stabilizację zawodową, finansową, awans, pomyślcie w miesiącu lutym, byki. Natomiast oczywiście jest to karta również mówiąca o stabilnym związku, relacji, bezpieczeństwie w relacji, o myśleniu, o długotrwałych relacjach, tak? Solidnych, stabilnych, które dają nam również poczucie bezpieczeństwa. Więc o tym wszystkim pomyślcie w miesiącu lutym, byki, i to jest właśnie najistotniejsza sprawa, więc taka rada, byście niezależnie o czym myślicie, co planujecie, co podpisujecie, myśleli o tym bardzo solidnie. Dziękuję bykom. I zapraszam bliźnięta. Bliźnięta, as, buław. As, buław, kochani. Jakaś nowa szansa. Nowa szansa na działanie, na aktywność, na kreatywne działanie i na energię dobrą, tak, do działania. Oczywiście as buław mówi o tym, żebyście w miesiącu lutym, kochane bliźnięta, właściwie ukierunkowali swoje działania, właściwie wzięli sprawy w swoje ręce i aktywnie zmierzali do swoich zamierzonych celów. Aktywnie, energicznie, pełni pozytywnego myślenia, pozytywnej werwy. Natomiast chodzi o to, by skupić się na tych sprawach, które są dla Was ważne i właśnie w tym kierunku ukierunkować swoje myślenie i działania, by nie rozpraszać się na różne inne małostki i sprawy. Tutaj oczywiście jest to również symbol seksualności, więc być może jest jakaś szansa na wspaniały romans, flirt, przyjaźń plus, seksualność, nową znajomość. Także oczywiście zauważcie tę szansę, nie przegapcie jej i weźcie też tutaj sprawy w swoje ręce, by potoczyło się to dobrze, jeśli chodzi o jakieś relacje. Także działanie, witalność, pozytywne myślenie, energiczność i właściwe ukierunkowanie swoich działań. Dziękuję ślicznie bliźniętom i zapraszam raki. Kochane raki, dla Was dzisiaj, wow, to jest rydwan. Rydwan, kochani, mówi o jakiejś szybkiej akcji lub podróży, szybkich zmianach, szybkiej decyzji, szybko podjętej decyzji, nagle, raptownie, nie wiem, czy wyjedziecie gdzieś w podróż, kochane raki, czy zdecydujecie się na coś nowego, ale tutaj rydwan mówi o jakichś szybkich właśnie bardzo akcjach, tak? Szybkich zmianach. Rydwan, punkt zwrotny, ważny moment w Waszym życiu i potoczenie się spraw bardzo energicznie, szybko. Także jeśli macie rzeczywiście coś ważnego w miesiącu lutym, to zdecydujcie się i wiedzcie o tym, że jest to jakiś ważny punkt zwrotny w Waszym życiu.
gdzie sytuacja się właśnie tutaj szybko będzie toczyć, rozwijać i będziecie szybko działać, tak? Oczywiście mówi ta karta też bardzo, bardzo dokładnie o podróży. Jeśli planujecie w lutym jakąś podróż, no to tutaj będzie jakaś szybka decyzja, wyjazd, ruch. Także to dla raków. Dziękuję rakom. I zapraszam, kochani, lwa. Wszystkie lwy mają dzisiaj królową buław. Wow, królowa buław, kochane lwy. To oczywiście również energia, która mówi tutaj o konkretnym, energicznym, kreatywnym działaniu. Królowa buław idzie za głosem swojego serca, więc proszę wszystkie lwy, byście w lutym poszli za głosem swojego serca. Energia bardzo pozytywna, tak, do działania. Dobry czas na podjęcie też różnych decyzji w lutym i podjęcie aktywnych kroków. Jeśli chcecie coś zmienić, tak, pracę, nie wiem, mieszkanie, partnera, projekty jakieś nowe. Tutaj, jeśli chcecie coś zmienić, to jest miesiąc luty, kochane lwy, dla Was jak najbardziej właściwy na te zmiany, ale tylko pod tym warunkiem, że będziecie pozytywnie myśleć, aktywnie, kreatywnie, energicznie, witalnie działać, nie wątpić właśnie w te rezultaty dobre. I tutaj proszę wziąć też sprawy w swoje ręce i być odważnym dla wszelakich zmian. Także taka wskazówka dla lwów na miesiąc luty. Teraz zapraszam wszystkie panny. Kochane panny, dla Was królowa kielichów. Wow, panny, zakochane jesteście panny. Lub przyjdzie nowa miłość w lutym. Dla wszystkich panien, przepraszam, piękne energie, miłosne emocje. Tak? Królowa kielichów oczywiście mówi o tym, że opływają Was energie miłosne. Również ważna jest intuicja w miesiącu lutym. Też radość, pozytywne wibracje, pozytywne myśli. Królowa kielichów patrzy sercem, myśli sercem, decyduje sercem. Emocje są dla niej najważniejsze. Tak? Wie, jak poradzić sobie z różnymi zmianami emocjonalnymi, z różnymi problemami emocjonalnymi. Jest empatyczna, wrażliwa, współczująca. Także tutaj wykażcie się empatią, uczuciowością, emocjonalnością. Bądźcie romantyczne, chodźcie na romantyczne spotkania. No być może tutaj, kochane panny, zakochacie się w miesiącu lutym lub będziecie mieli piękne, miłosne momenty. Ale to ważne w miesiącu lutym właśnie dla wszystkich panien. Zapraszam wagi. Wagi, kochane wagi, dla Was as mieczy. Wow. No oczywiście żywioł powietrza to miecze, więc tutaj już jesteście w swoim żywiole, kochane wagi. As mówi tutaj o jakiejś nowej szansie, której nie możecie przegapić, kochane wagi. Także nowa szansa, którą musicie wziąć w swoje ręce. Siła intelektu jest bardzo ważna w miesiącu tym właśnie lutym. Ważne rozmowy, dyskusje, dużo nowych pomysłów, tak? Konkretne dążenie do celów, ostro, odważnie. Natomiast odcinanie wagi w miesiącu lutym wszystkiego, co Wam nie służy. Odcinanie, pozostawianie spraw, które są dla Was obciążające i branie losu w swoje ręce dla nowych decyzji, nowych pomysłów, nowych projektów, nowych osób, nowych relacji. Ale wszystko w miesiącu lutym powinniście przemyśleć bardzo mentalnie, intelektualnie, racjonalnie, właśnie na poziomie głowy,
nie na poziomie uczuć czy emocji. No i powinniście oczywiście działać szybko, ponieważ jest to Wasz żywioł powietrza, czyli działanie szybkie, konkretne, ostre, błyskawiczne, niewątpiące, czyli nie wątpicie w swoje decyzje i działacie ostro do przodu. Oczywiście być może ważne są dla nowych projektów tutaj różnie ważne rozmowy, tak? Czyli musicie się tutaj, kochane wagi, wykazać też dobrym intelektem i zdolnościami werbalnymi. To dla wag, kochane wagi. Teraz przechodzimy do znaku horoskopu Skorpion. Czyli zapraszam wszystkie skorpiony. Skorpiony mają 10 monet. Wow! 10 monet, kochane skorpiony, to jest na przykład mój ascendent, czyli wszyscy też, którzy mają horoskop skorpion i ascendent w skorpionie, to tutaj 10 monet mówi o sukcesie finansowym, sukcesie zawodowym. 10 monet to oznaka stabilizacji w miesiącu lutym, czyli poprawią się wasze różne sprawy finansowe, zawodowe. No będziecie może mieli jakiegoś dobrego farta w finansach, w podjęciu decyzji finansowych. Być może spłacicie jakieś ważne długi w miesiącu lutym lub powinniście się na tym skoncentrować. Być może dostaniecie podwyżkę lub jakąś premię lub wygracie coś. Także możecie też grać. Natomiast tutaj oznacza 10 monet również jakiś sukces, jeśli chodzi o jakiś projekt, jakieś sprawy właśnie tutaj, czy zawodowe, i dobrobyt, czyli jakby wynagrodzenie tego, tak, że jakiś projekt dobiegł tutaj do końca, jest pomyślnie zrealizowany i jest tutaj jakiś, no nie wiem, czy premia, czy dobre, jakiś lepszy kontrakt. W każdym razie ta karta mówi o tym, że jest sukces tutaj. Jeśli chodzi o sprawy emocjonalne, to oczywiście, kochane skorpiony, również w sprawach emocjonalnych mówi ta karta o totalnej stabilizacji, tak, w związku, na którą powinniście w lutym postawić. Czyli dobry, solidny, stabilny rozwój związku również w miesiącu lutym. Dziękuję wszystkim skorpionom, zapraszam strzelce. Kochane strzelce, dla Was karta siły, czyli powinniście się wykazać w miesiącu lutym, strzelce, własną wielką, ogromną siłą, siłą animaliczną, siłą lwa, siłą lwicy, czyli walczcie o swoje, nie wiem, reguły, wartości, priorytety, o swoje cele z tą siłą lwa, natomiast bądźcie równie w tym, w tej walce, pokażcie się również ze swoją łagodnością baranka, czyli w podjęciu jakichś kompromisów, dyskusji, tak, rozmów ważnych. Bądźcie łagodne, delikatne, miłe, uprzejme, sympatyczne, przyjazne. Pokażcie swoją łagodność baranka, swoją harmonię właśnie, ale nie wyklucza to, że możecie równocześnie walczyć o swoje, bardzo pewnie siebie, z odwagą, z pewną motywacją, oczywiście zaangażowaniem, dążycie do swoich celów, tak, które sobie obraliście, i właśnie na to ważne jest tutaj miesiąc luty. Natomiast oczywiście siła mówi też, karta siły mówi również o pięknej seksualności, ewentualnie w lutym, tak? Takiej pięknej, romantycznej, pełnej balansu, harmonii, ale również takiej silnej, animalicznej, dzikiej być może. Lub również o tym, że potrzebny jest balans, tak? Czyli ten Xinjiang, czyli dobro i zło się przeplata w nieskończoności. Tutaj są takie ważne siły, jak dawanie i branie, harmonia, by osiągnąć swoje cele. W miesiącu oczywiście lutym dla strzelców. Dziękuję strzelcom i zapraszam koziorożce. Kochane koziorożce, dla Was mam 8 kielichów. 8 kielichów, kochane koziorożce.
mówi o tym, że odchodzicie. W miesiącu lutym zostawiacie uczucia i emocje oraz sprawy, które Wam już nie służą, Was obciążają, męczą, są dla Was kulą u nogi, balastem. Ta karta również mówi o rozstaniu, pożegnaniu, tak? O tym, że żegnacie się, być może rozchodzicie, macie rozwód, zostawiacie partnera, partnerkę, zostawiacie starą pracę, jakieś projekty i odchodzicie, szukacie nowych jakichś pomysłów. Ta karta, ósemka kielichów, mówi również o tym, że przede wszystkim zostawiacie uczucia i emocje, które Was obciążają i Wam nie służą, czy Was dołują, tak? Jeśli macie jakieś negatywne emocje, negatywne myślenie, zostawcie to w miesiącu lutym. Ta karta mówi również o tajemnicy. Jeśli są jakieś sprawy niewyjaśnione, być może w lutym wyjdą na jaw lub powinniście je wyjaśnić, tak? Także to jest karta rozstania. Coś wydarzy się być może w lutym, gdzie będziecie chcieli odejść, zostawić tę sprawę, tak? Lub tą osobę, tego partnera, tą partnerkę. Dziękuję koziorożcom i zapraszam wodniki. Dla wodników, kochane wodniki, mam siódemkę mieczy. O, kochane wodniki, karta ostrzeżenia. Karta negatywna. Oszustwo, kradzież, kłamstwo, złodziej. Ktoś, kto ucieka od wyjaśnienia sprawy. Ktoś, kto zdradza, oszukuje, kłamie. I do tego jeszcze ucieka przed powiedzeniem prawdy. Więc tutaj karta ostrzega Was przed oszustami, kłamcami, być może jakimiś niewiernymi partnerami lub współpracownikami, którzy chcą Was oszukać, wykorzystać, lub szefem, który chce Was też wykorzystać w pracy, czy oszukać z pieniędzy. Także uważajcie też na portfele, na torebki, na wydatki, by ktoś Was nie oszukał, byście nie podpisali czegoś fałszywego. Także proszę tutaj uważać na wszystko, co podpisujecie i na wszystkich, z którymi robicie interesy, z którymi coś, nie wiem, omawiacie, ponieważ tu jest karta oszustwa. Oczywiście też ta karta jest kartą zdrady. Ta karta jest też ostrzeżeniem przed ludźmi, którzy uciekają, nie wiem, są powodem jakichś Waszych problemów, uciekają i nie chcą tych problemów wyjaśnić, tak? Ponieważ są nieszczerzy w stosunku do Was. Więc proszę wodniki, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte i w miesiącu lutym obserwujcie, kto może być tutaj ewentualnie fałszywy lub nieszczery w stosunku do Was, lub uważajcie również na zdrady, tak? We wszelkich małżeństwach, związkach, relacjach lub jakimiś fałszywymi współpracownikami, którzy chcą Was no, normalnie, najnormalniej w świecie oszukać. Lub uważajcie również na złodziei, tak? Karta dla ryb. Kochane ryby, ostatni znak zodiaku lub ostatni ascendent ryb. Tutaj mamy cierpienie, kochani, cierpienie emocjonalne, cierpienie. Trzy miecze to zranienie, zranienie serca, konflikt, rozczarowanie, ale trzymanie się rozumu i myślenie racjonalne, dlaczego tak się stało, dlaczego tak cierpicie, dlaczego jest taki ból w sercu, dlaczego macie taki ból emocjonalny. Uwaga, w lutym, kochane ryby, ponieważ jesteście tutaj żywiołem wody, czyli bardzo emocjonalnym znakiem romantycznym, uważajcie na wszelakie cierpienie emocjonalne. Macie jakiś dół emocjonalny w miesiącu lutym, tak? Być może również chodzi o zdradę, być może chodzi o trójkąt miłosny, gdzie no, dowiedzieliście się tutaj o jakiejś zdradzie, czy jesteście może tą osobą trzecią, która jest niepewna, cierpi, nie wie na czym właśnie, jak się rozwinie ta relacja, ten związek. Jakiś jest trójkąt miłosny. No w każdym razie nie jest Wam łatwo w miesiącu lutym, tak? Uczuciowo, emocjonalnie, jeśli chodzi o energie miłosne, jest Wam tutaj bardzo trudno. Także ból, cierpienie, wołanie wręcz o pomoc, tak? Ból serca, rozerwane serce. Także, no nie wiem, szukajcie pomocy, kogoś, komu możecie zaufać, gdzie możecie, nie wiem, się wygadać, czy idźcie do wróżki,
No nie wiem, zróbcie po prostu coś, by tak nie cierpieć w miesiącu lutym, kochane ryby, bo jesteście bardzo wrażliwe, romantyczne. Natomiast uważajcie również przed wszelakimi trójkątami w miesiącu lutym, jeśli kogoś poznacie, by ktoś was nie oszukał, nie zdradził, byście nie cierpieli, byście po prostu nie czuli się zranieni, wykorzystani, oszukani, dobrze? Dziękuję wszystkim znakom i jeszcze tutaj mam na spodzie talii tarota dla wszystkich znaków zodiaku, wszystkich ascendentów, wszystkich żywiołów kartę tutaj anioła stróża. To jest karta wielkich arkan, 14. I ona mówi o tym, że wszechświat nad wami czuwa. Jest to anioł stróż, który nad wami czuwa. Jest to karta wstrzemięźliwości, opanowania, harmonii, balansu, życia w zgodzie ze sobą, podejmowania decyzji w zgodzie ze swoim wnętrzem, ze swoimi priorytetami. Widzimy tutaj znowu, bardzo ważna jest harmonia, spokój, jakby wyciszenie się, właśnie ta opanowanie i wstrzemięźliwość i cierpliwość. Cierpliwość w rozwiązaniu wszelakich spraw, jakiekolwiek by to nie były. Czyli bądźcie w miesiącu lutym opanowani, spokojni, zrównoważeni, ponieważ ta karta mówi o równowadze, balansie, harmonii. I podejmujcie wszystkie decyzje w zgodzie z samym sobą, z samą sobą. Także taka ogólna karta dla wszystkich znaków. Dziękuję serdecznie. Kochani słuchacze, proszę o lajki, proszę o nowe subskrypcje i nowe komentarze. Miłego, wspaniałego, pozytywnego miesiąca lutego i do usłyszenia już wkrótce.